Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku wideobloga ślubnego. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, czym kierować się wybierając salę weselną. Znajdujemy się w bardzo pięknym miejscu, w hotelu Rezydencja, w którym będziemy rozmawiać z panią Ewą Górą, dyrektor hotelu, która odpowie nam na pytania, co jest najważniejsze w kwestii wyboru sali weselnej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Proszę nam powiedzieć, czym tak naprawdę kierować się wybierając salę weselną, co jest najważniejsze? Tak naprawdę jest kilka ważnych punktów przy wyborze sali. Po pierwsze, to trzeba pamiętać, że ta sala musi pomieścić wszystkich naszych gości i najlepiej, jeżeli ta sala jest łącznie z parkietem, czyli mamy i parkiet, i stoły dla gości w jednym miejscu, tak żeby wszyscy mieli ze sobą kontakt wzrokowy. W rezydencji rekomendujemy stoły okrągłe. Ma to znaczenie, jeżeli chodzi o rozmowę. Tak, wesele to jest po pierwsze piękny taniec, pierwszy taniec oczywiście pary młodej, ale taniec wszystkich gości, ale też rozmowę, także my rekomendujemy stoły okrągłe. U nas mamy 10-12-osobowe i też nasi goście sobie to bardzo dochwalą. Wszyscy się widzą, swobodnie rozmawiają, nie ma siedzenia na kantach stołu, także dla gości to jest bardzo fajna opcja. Inna kwestia też to jest doświetlenie sali. Sala powinna być bardzo pięknie doświetlona, ma to znaczenie dla fotografa. Najładniejsze światło to jest światło naturalne, także sale powinny być zwrócone na zachód słońca, żeby maksymalnie długo to naturalne światło gościło w sali weselnej. W rezydencji mamy bardzo wysokie okna i tak jak wspomniałam, ten zachód słońca też potem pięknie gra też dodatkowo na fotografiach. Czyli piękne zdjęcia najpierw są 14-15, piękne światło słoneczne w czerwcu, najpiękniejsze, a później mamy zachód słońca, czyli dodatkowo jeszcze też inna barwa światła. Tak, doświetlenie ogromnie ważna kwestia. Wracając do parkietu, najlepiej jak parkiet jest drewniany, wtedy nie mamy tego problemu z poślizgnięciem się. Także pary muszą uważać na parkiety płytkowe, bo one grożą taką małą katastrofą, także lepiej ich nie ryzykować. Tym bardziej jak mamy jeszcze wideo filmowanie na weselu, bo lepiej żebyśmy oglądali takie pozytywne momenty, a nie tak małe katastrofy. Dokładnie tak. Także parkiet najlepiej, tak jak mówię, drewniany, duży, żeby pomieścił wszystkich naszych gości. Jeżeli mówimy o tych rozmowach Polaków nocnych, to akustyka. To znaczy, na parkiecie ważne, żeby brzmiała muzyka, żeby goście słyszeli muzykę, żeby się wybawili przy zespole czy DJ-u, ale jak już są rozmowy, to powinno być ciszej. Także akustyka powinna być tak ustawiona, żeby goście mogli sobie swobodnie rozmawiać. To i jest taki bardzo ważna kwestia, chyba rzadko poruszamy. Dokładnie tak, bo tak naprawdę też na weselu to nie jest dyskoteka, że my do siebie krzyczymy cały wieczór. Dokładnie. To nie jest kilka godzin. Tak naprawdę wesele trwa 8, 10, bo niektórzy 12, 13 godzin, w zależności od wytrzymałości pary młodej gości. Także najlepiej, jak goście mają swobodę rozmawiania ze sobą. I takim końcowym w sumie punktem dla mnie ogromnie istotnym jest to, żeby para młoda dopasowała miejsce do stylu swojego wesela. Czyli jeżeli para młoda wybierze sobie styl glamour, to niech szuka pałacy, sal balowych, ale niech nie kusi się na karczmy. No tak. Tak, często jest tak, że para młoda wybiera sobie na przykład jakąś karczmę czy inną salę restauracyjną, a potem ją przebiera. Tak? Czyli mamy więcej kwiatów, więcej dekoracji, tak? Staramy się ukryć gdzieś drewniane ściany. Nie ma takiej potrzeby. Najlepiej od początku wybrać sobie taką salę, która jest jasna, przejrzysta i tam tych kwiatów nie trzeba wtedy za dużo, bo sala jest samą ozdobą. Czyli ogólnie trzeba od samego początku myśleć o tym, żeby ta nasza wizja była spójna. Tak, dokładnie tak. Bardzo ładnie Pani mówiła. Super. Dobrze, a proszę nam powiedzieć, co tak naprawdę odróżnia ekskluzywne miejsca na ślub od tych pozostałych, czyli czego możemy się spodziewać, jakby jakich różnic, jeśli decydujemy się już na takie typu miejsce? Dla mnie ekskluzywne tutaj bardziej równa się słowu doświadczone, tak? Czyli w rezydencji mamy do tej pory przez 6 lat organizowaliśmy 50 wesel rocznie, teraz będziemy organizowali 80. I to daje nam ogromne doświadczenie, to daje nam taką wiedzę, jak przewidzieć niektóre scenariusze, bo potrafimy wiedzieć, co się wydarzy. Jak będzie deszcz, tak będzie pogoda, tak potrafimy się zachować odpowiednio. Nie potrzebujemy angażować pary nawet młodej, tak oni w tym dniu bardzo często mają ogromną ilość emocji. I para, i rodzina, i rodzice, także my staramy się jak najwięcej zdjąć im z głowy i sami podejmować też decyzje razem nawet czasami za parę. Nawet się nie konsultujemy, tylko wiemy, co mamy robić. Para młoda często nawet nie widzi naszej całej takiej tej kwestii organizacyjnej. No i też jesteśmy w stanie im doradzić, jesteśmy w stanie im pomóc, jesteśmy w stanie czasami nimi pokierować, bo tak jak mówię, wesele to są duże, duże emocje. Dokładnie. I bardzo chcemy, żeby pary czuły nasz spokój, a spokój daje właśnie takie duże doświadczenie, tak? Czyli jeżeli ktoś zorganizował 3 wesela albo 5 wesel, to daje mu zupełnie inną wiedzę, doświadczenie, jak ktoś zorganizował tych wesel 100 czy 200. Także dla mnie ta ekskluzywność to właśnie jest głównie słowo doświadczenie.
I my też podchodzimy do wesel bardzo indywidualnie, mimo że robimy ich dużo, potrafimy zorganizować nawet 5 albo 6 tygodniowo, to każdy jest inny. Każdy jest ważny, każdy jest tak samo indywidualny i do każdego podchodzimy tak, że ono nas też rozwija. Jak patrzymy na przykład wstecz, 6 lat temu, głównie na zdjęcia, to czasami łapiemy się za głowę, co by wtedy jeszcze potrafiliśmy zrobić, jakiego rodzaju bufety czy dekoracje, a teraz widać nasz taki duży rozwój. Go widać i w serwisie, widać go też w naszych daniach, w naszych bufetach, także widać, że my się też rozwijamy dla tych naszych par i to daje nam, tak jak mówię, każde jedno wesele powoduje, że jesteśmy jeszcze mądrzejsi, bardziej doświadczeni. Czyli dzięki temu para zyskuje w gruncie rzeczy pewność. Tak, tak, pewność i spokój. Dobrze. Dokładnie tak. Będą musieli tym przejmować. Tak. No to na pewno bardzo ważna kwestia. A proszę mi powiedzieć, jakie możliwości daje duży, ładnie przygotowany ogród, no bo jakby nie patrzeć w rezydencji, rzeczywiście ten ogród tak. jest przepiękny. Jakie to daje możliwości w kwestii właśnie wesel? Ogród u nas był projektowany, sam obiekt i ogród pod wesela, także my zrobiliśmy go w ten sposób, że była i część tarasowa, tam organizujemy na przykład zaślubiny, tak, czyli to miejsce, gdzie możemy mieć ceremonię zaślubin. Także to jest taki pierwszy punkt, który przewidzieliśmy. Pozostały ogród jest pełen alejek, ławeczek, mamy jeziorka małe, mamy pawie, czyli to jest takie miejsce, gdzie mogą ludzie złapać sobie oddechu trochę. Wesele, znowu emocje, także czasami te emocje też muszą ochłonąć. Też niektórzy chcą sobie porozmawiać, część gości się nie widziała ze sobą lata, także też dodaję im taką prywatność też, tak, że mogą sobie spokojnie usiąść, pospacerować, podyskutować. A z takich bardziej organizacyjnych tematów, to też ogród oprócz zaślubin, to jest też miejsce na przykład, gdzie serwujemy tort weselny. My robimy to około godziny 22, czyli już jest ciemno, podświetlamy go racami i z tyłu ogrodu wypuszczamy fajerwerki. Także robi to takie ogromne wrażenie na gościach, jest ogromna fala wtedy emocji, często wzruszeń. W tym momencie też często młodzi dziękują swoim rodzicom, także to daje taką przepiękną oprawę. Cały ogród, tak jak mówię, połączony z fajerwerkami, dodaje taką strasznie ciekawą atrakcję dla naszych gości. Takie wzruszające bardzo momenty. Sami się często na nich też wzruszamy, bo to taki bardzo podniosły moment. Pięknie, bo dzięki temu jakby coś, co jest w teorii na każdym weselu, w tym momencie staje się atrakcją wesela tak. i jest czymś zupełnie innym, a nie tylko typowym pokrojeniem tortu, a rzeczywiście no, z pewnością fotografowie i kamerzyści nie narzekają na tego tak. typu atrakcje. Jak najbardziej. W trakcie wesela. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za to. Dziękuję. A my żegnamy się już z tym pięknym miejscem i jedziemy dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku.